mecz się zaczął. Damian Sylwestrzak z Wrocławia to spotkanie prowadzi. Jagiellonia już odebrała rywalom piłkę na ich połowie. Zaraz będzie pora na skład. Będzie też pora na tradycyjne pozdrowienia, ale na razie Imes! Zablokowany gol dobija. Piłka za bramką Lechii Gdańska, więc zaczęło się bardzo dobrze dla Jagi, ale niecelniej bije brawo nowy trener Jagiellonii Białystok, Adrian Siemieniec. On we wtorek zastąpił Macieja Stolarczyka. To jest 9. minuta gry, za chwilę się skończy, rozpocznie się 10. Jagiellonia ma inicjatywę, jak Państwo słyszą z moich słów. Jagiellonia często gości pod polem karnym i w polu karnym Lechii Gdańsk. No i tylko tego gola nam brakuje, żeby otworzyć wynik i żeby sprawdzić, jak pod wodzą Adriana Siemieńca Jagiellonia zareaguje na to, że prowadzi. Bo pod wodzą Macieja Stolarczyka było tych prowadzeń mnóstwo, rzadko kiedy udawało się dowieść to do końca, ale to już było. Znacznie więcej kibiców niż ostatnio dzisiaj w Białymstoku. Myślałem, że z okazji świąt nie przyjdą, ale tak myślę, że 7 tysięcy to chyba dzisiaj jest w tę piękną wiosenną pogodę przysłonecznej. Będzie dośrodkowanie, ruszył Nene, piłka w pole karne, na dalszy słupek, za mocno, a może nie. Pazdan głową, aj, wybija to z linii bramkowej zawodnik z Gdańska, ale piłka zostaje w boisku. Jeszcze gramy, Imas nie trafił w piłkę, jest Wdowik, aj, znowu niecelny strzał. Saczek głęboko, jeszcze do tyłu, do przykryla, przykryl, do Romańczuka, Romańczuk, dobra sytuacja, broni Kucjak! Ależ to była sytuacja Jagiellonii, znakomita, dobry strzał i Kucjak broni, a potem idzie do sędziego, mając pretensje, że był spalony, a może i nie było spalonego. Ale na razie Lechia jest zespołem bardzo, znaczy inaczej, zupełnie niegroźnym. Tak słabej drużyny, powiem to w tym momencie, jak Lechia, ani w Białymstoku, ani przeciwko Jagiellonii na wyjeździe nie widziałem. Jagiellończycy, jeśli nawet prowadzili gdzieś tam, albo wygrywali, jak z Pogonią czy z Górnikiem u siebie w tym sezonie, w tej rundzie, to na pewno nie byli drużyną lepszą. Zawsze tam rywale stwarzali sytuacji, białostoczanie byli po prostu skuteczniejsi. A tutaj Lechia jest akurat, no, ewidentnie pokazuje, dlaczego zajmuje 17 miejsce w tabeli swoją postawą na boisku. Tak słabo grającej drużyny w Białymstoku ja nie przypominam sobie, żebym obserwował. W tym roku to na pewno nie. Piłkę przejmuje Jagiellonia, jest Nene. Ładnie się uwolnił z podbeki swego rywala na środku boiska. Rozgrywamy piłkę przez środek, jest Gual. Gual ma Nene, Nene w pole karne, lewa noga, Nene, 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 Nene zablokowany, musi być karny dla Jagiellonii. Jest karny dla Jagiellonii. Ależ tam Nene się zabawił, tylko dlaczego on tego nie strzelił? Ha, i kto teraz podejdzie do rzutu karnego? Jesus Imas czy Mark Gual? A więc Jesus Imas będzie miał szansę na to, żeby strzelić bramkę numer 53 w Jagiellonii. Jest oficjalna informacja Ekstraklasy, że jeśli go zdobędzie, będzie samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców w historii Jagiellonii Białystok. No ale inne znowu źródła podają, że Tomasz Frankowski ma tych goli 53. Chodzi o gola z meczu z Polonią Bytom dawno, dawno temu, kiedy to Jarecki strzelał. Piłka otarła się od Frankowskiego, wpadła do bramki Polonii, ale sędzia wówczas, widziałem ten protokół dzisiaj na własne oczy, człowiek, który współpracuje z Ekstraklasą, mi to podesłał, że gol był zapisany Jareckiemu. Dobra, nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Szansa na 53. gola w Jagiellonii Białystok ma Jesus Imas. Jeśli strzeli bramkę, będzie samodzielnym na razie liderem klasyfikacji strzelców w tym sezonie w Ekstraklasie. Oż, Kucjak to obronił, to jest po prostu niesamowite. Będzie powtarzany ten rzut karny, ale ja nie mam wrażenia, żeby Imas podchodził do tego karnego jeszcze raz. Jeżeli on to zrobi, jeżeli przestrzeli, to ja po prostu nie wiem, co mam więcej powiedzieć. No przed chwilą, przepraszam, wyrwało mi się, bo to już naprawdę... A Imas dalej prowokuje los. On wreszcie musi się przełamać, on wreszcie musi to strzelić. Musi poprawić ten swój strzał. Wcześniej wyszedł z bramki, za wcześnie Kucjak obronił. Rusza Imas, raz jeszcze, no Imas! To są po prostu jaja wielkanocne. Imas zrobił podcinkę w środek bramki i Kucjak złapał to. To po prostu jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Mam taki stek przekleństw na końcu języka. Ale muszę to zatrzymać. Jest zbyt wcześnie, żeby powiedzieć, co myślę o tym, co zrobił Imas. To jest po prostu niemożliwe. Imas chyba już nigdy w Jagiellonii nie podejdzie do rzutu karnego. Pierwszy obroniony, w drugim przypadku piłka podana do Kucjaka, który stał na linii i po prostu złapał piłkę. Rywale próbują zaatakować nas, wyjść z kontrą, ale przerywa akcję Puerto. Puerto sam, na wprost, Puerto, zza pola karnego, Puerto! A jak niewiele zabrakło! Jak dzik w żołędzie, jak to się mówi, ruszył Izrael Puerto. Piłkę przejął po walce na środku połowy Lechii Gdańsk. Ruszył sam na wprost bramki, nikt go nie atakował, strzelił z 20 metrów. Może ciut więcej, może ciut mniej. No niewiele, kilkadziesiąt centymetrów nad poprzeczką bramki Lechii Gdańsk. Ależby to była akcja, gdyby to się powiodło. Przed polem karnym w prawo do Diabate. Diabate ograł Wdowika. Diabate, Diabate.
I jak to nie wpadło do bramki Jagiellonii? Piłka była na linii bramkowej i był na linii bramkowej Terracino. Nie dostawił nogi ani ona, ani Paixão. Po prostu łapali się za głowę wszyscy po kolei. Diabate, Paixão i Terracino. Setka zmarnowana, może 200 dla Lechii Gdańsk. Mówiłem, że dzisiaj frekwencja całkiem dobra, jak na występy Jagiellonii, na jej wyniki. 8985 kibiców, prawie 9 tysięcy fanów Jagiellonii dzisiaj oderwało się od świątecznego stołu. Nie wszyscy oczywiście świętowali dzisiaj, ale wolny dzień to wolny dzień, można było inaczej to spędzić, ale pogoda wybitnie zachęcająca do przyjścia na stadion. No i prawie 9 tysięcy fanów na ten bardzo, bardzo ważny mecz przyszła na stadion przy Słonecznej, tylko żeby mieli okazję chociaż raz cieszyć się z gola Jagiellonii i najlepiej, żeby był to gol zwycięski. Bartłomiej Wdowik po prawej ręce Duszana Kucjaka, podnosi prawą dłoń, jakiś tam wariant taktyczny tego stałego fragmentu. Piłka na dalszy słupek, Romańczuk! Gol! Romańczuk, 84. minuta! Kapitan Jagiellonii zrobił to, na co czekaliśmy! Znakomity strzał po znakomitym dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika. Piłka na dalszy słupek. Teraz widział, gdzie to strzela głową. Zobaczył, gdzie stoi bramkarz, gdzie stoją obrońcy. Za lewego słupka bramki Kucjaka w kierunku prawego. Nie miał Duszan żadnego momentu, żeby to nawet pomyśleć o obronie tego strzału. Teraz Romańczuk. Jakżeż ważny gol. Jakżeż ważny gol w tym meczu. Jagiellonia zmusza Lechię Gdańsk do kompletnego przemyślenia swojej gry. Ja byłem tutaj przed tym meczem arcy dużym optymistą. Pomyślałem sobie, jest optymizm, jest nowa energia w drużynie Jagiellonii. Tak, trzema bramkami by tą Lechię, ale przecież będę skakał z radości, tak jak cała rzesza kibiców Jagiellonii Białystok. Jeśli dowieziemy, to skromniutkie 1-0. Niech będzie 1-0, niech będzie 0.5-0, niech będzie 0.75-0 albo 1.25-0. Niech tylko będzie do zera. 10 sekund do zakończenia meczu. Nie będzie 10 sekund. Koniec. Ruszyli teraz nasi koledzy do trenera Adriana Siemieńca. Wszyscy jak jeden mąż ze sztabu szkoleniowego. Grzesie Karłkowicz, Arek Szczęsny, piłkarze z ławki rezerwowych. I wszyscy gratulują trenerowi Adrianowi Siemieńcowi tego, że Jagiellonia wygrała ten mecz. Drodzy Państwo, Jagiellonia pokonała Lechię Gdańsk 1-0. Bramka w 84. minucie naszego Tarasa Romańczuka, kapitana drużyny. Na razie oddaję głos do studia.